Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Z wiarą, niebiescy! Czas na szpil! O tym, jak ważny będzie sobotni mecz, wiele mówić nie trzeba. Puszcza i Ruch bardzo potrzebują punktów. Niebiescy udadzą się do Krakowa z dużą wiarą w ligowe przełamanie. Mecz z Puszczą jest niezwykle ważny. To nawet nie ma sobie o czym mówić, jakie ten mecz może mieć znaczenie pod kątem końcówki tej rundy. My zdobywając z Puszczą punkty, wracamy, że tak można powiedzieć, do żywych, bo na dzisiaj ten kontakt punktowy jest, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka przepaść i tutaj wystarczy jedno spotkanie wygrać i już się jest gdzieś tam prawie w środku tabeli, więc to pod tym kątem na pewno jest niezwykle ważne, ale też chcę zwrócić uwagę, no Puszcza ma do nas takie samo nastawienie, tak? Oni też na to spotkanie wyjdą, grają u siebie. Już tu przed chwilą w rozmowach nawet z chłopakami, no nie wyobrażam sobie, żeby poziom determinacji, poziom zaangażowania, poziom chęci zwycięstwa w tym meczu był większy u zawodników gospodarzy. My musimy się tym przeciwstawić, oprócz tego pokazać też dobrą piłkę, bo to nie tylko chcemy walczyć, ale chcemy grać, ale to tak jak mówimy, musi wszystko współgrać, musi wszystko zaskoczyć. Ten skład personalny, on praktycznie pod kątem meczu na Puszczy był w głowie już od początku tego tygodnia, jeszcze przed meczem w Warszawie, więc tutaj wielkich zaburzeń tego nie ma. Wszyscy raczej będą gotowi do gry, także czekamy, jedziemy tam pełni nadziei, wiary i ta wiara musi być przywrócona. Spotkanie z Puszczą będzie też dla niebieskich okazją do rehabilitacji za ostatnią pucharową wpadkę z rezerwami Legii. Bo co, na pewno do śmiechu nam nie powinno być, bo obojętnie jak sobie podejdziemy, no to się wydarzyło. My już jesteśmy, oczywiście po rozmowach, jesteśmy po oglądaniu tego meczu. Wnioski są, one się też nasuwają i one nie są inne, podejrzewam, niż odczucia kibiców. Wiadomo, że to załatwiamy w swoim gronie. Puszcza i Ruch to dwie drużyny, które straciły w tym sezonie najwięcej bramek. Przy Cichej podkreślają, że to właśnie poprawa gry defensywnej będzie kluczem do sukcesu w sobotnim meczu. I co uważam będzie kluczowe w kontekście tego najbliższego meczu, to na pewno poprawić grę w defensywie i zagrać po prostu skutecznie, bo to jak w ostatnim czasie po prostu tracimy bramki, to nam no nie przystoi w taki sposób je tracić i jeżeli spojrzymy też na liczbę tych bramek, no to ona jest bardzo duża i w moim przekonaniu to przede wszystkim to musi ulec poprawie. Niemniej no co, z takim Rakowem, bo to przecież mistrz Polski, potrafiliśmy zagrać dobry, ciekawy mecz i na pewno obciążało nasze konto to, w jaki sposób straciliśmy bramki w tym spotkaniu, bo Raków, tak szczerze mówiąc, oprócz tych sytuacji, no niewiele więcej sobie tam gdzieś wypracował, więc to na pewno boli, nie byliśmy skuteczni w tej defensywie i takie mecze pod tym kątem, pod kątem gry defensywnej nie mogą się już powtórzyć. No to od tego się wszystko zaczyna. Jeśli ty w defensywie jesteś skuteczny, jeśli masz dużo odbiorów, masz przechwytów i potrafisz z tego przechodzić do ataku szybkiego, przechodzić z defensywy do ofensywy, jesteś dobry, ale najpierw trzeba tą piłkę odebrać i trzeba ją jeszcze dostarczyć do tego napastnika, do tego środkowego pomocnika, żeby kreować dalej, więc myślę, że to takie spotkanie, które pokazało, że można to robić, niemniej te straty bramek spowodowały, że wynik był taki, a nie inny. To sytuacje, które stworzyliśmy z Rakowem, dają nam pewien optymizm przed tym meczem. No i uważam, że jeżeli faktycznie poprawimy tą grę w defensywie, to jestem pewny, że jakieś sytuacje tam sobie stworzymy i teraz pytanie, no po prostu ile tych sytuacji stworzymy i ile zamienimy na bramkę. Puszcza i Ruch to beniaminkowie PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie obie ekipy toczyły twarde boje na poziomie pierwszej ligi. Zmieniła się personalnie, bo
doszło tam paru zawodników i oni właśnie, że tak powiem, wygryźli tych, którzy grali do tej pory i grają w pierwszym składzie. W ostatnim czasie jeszcze doszedł do nich Bartek Poczobut, który też gra w pierwszym składzie, także myślę, że pod tym względem na pewno jest spora różnica. Natomiast jakby analizując, wiemy dobrze, że największym problemem dla przeciwnika są stałe fragmenty gry drużyny Puszczy, bo wykonują to w bardzo różnorodny sposób, przemyślany i potrafią z tego strzelać bramki. No generalnie Puszcza za bardzo nie zmieniła swojego stylu gry. Wiemy też, że na początku próbowali troszeczkę inaczej grać i wrócili do tego swojego stylu gry, który jest oparty przede wszystkim na fizyczności, na stałych fragmentach gry. Także musimy na pewno przygotować się na to, że to będzie mecz walki, nikt nie będzie odpuszczał nogi i musimy wyjść w pełni zaangażowani po pełną pulę. Puszcza, podobnie jak Ruch, nie może rozgrywać domowych spotkań na własnym stadionie. Zespół z Niepołomic korzysta z gościnności Krakowi i to właśnie pod Wawel uda się w sobotę duża grupa naszych kibiców. Niebieska szarańcza wraca na wyjazdowy szlak. Pucharowy mecz z rezerwami Legii był zamknięty dla kibiców. Derby z Górnikiem oglądaliśmy wspólnie przy cichej, a spotkanie z Piastem z wielu względów trudno klasyfikować jako standardowe w roli gości. Ostatnim typowym wyjazdem kibiców Ruchu był zatem ten w połowie sierpnia do Ogrodziska Wielkopolskiego na starcie z Wartą. Jak ważne w tych chwilach jest wsparcie z trybun, przyznawali nasi zawodnicy po porażce z Rakowem. Dziękowali kibicom za reakcję, która budowała, a nie dołowała. No to jest bardzo, bardzo fajne i dla nas na pewno też podbudowujące, bo no jesteśmy, nie ma co ukrywać, w ciężkim teraz momencie. No nastał, nie wiem, że tak powiem, może mały kryzys, ale no uważam, że prawdziwą drużynę poznaje się po tym, jak wstaje z kolan i cieszę się po prostu, że są teraz trudniejsze chwile, a mimo wszystko są z nami. W ostatnim ligowym spotkaniu z Rakowem debiut w Ruchu zaliczył Tomasz Podstawski. Doświadczony pomocnik swój premierowy występ okrasił bramką. To dokładnie 30. piłkarz w historii, który strzelił gola w swoim pierwszym ekstraklasowym meczu w barwach niebieskich. Pierwszym zawodnikiem, który trafił w debiucie, był Alojzy Frost. Wychowanek niebieskich pokonał bramkarza Legii Warszawa w wyjazdowym meczu rozegranym jesienią 1927 roku. Przed wojną tego wyczynu dokonało jeszcze 5 graczy. Po wojnie pierwszym takim piłkarzem był Bernard Morys. Co ciekawe, w spotkaniu, w którym Ruch odniósł rekordowe zwycięstwo nad Widzewem, zdobył on 2 bramki. To pierwszy przypadek w historii niebieskich, kiedy debiutant zanotował 2 trafienia. Później dokonało tego jeszcze tylko 2 zawodników. Zygmunt Pieda w 1952 i Włodzimierz Siudek w 1983 roku. Na liście niebieskich debiutantów z golem znajdziemy m.in. nazwiska Teodora Peterka, Eugeniusza Fabera, Józefa Gomolucha, Radosława Gilewicza, Arkadiusza Piecha, Macieja Jankowskiego czy Mariusza Stępińskiego. Ostatnim takim graczem był do tej pory Adam Pazio. Wszyscy czekamy na sobotni mecz z Puszczą, ale w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie jeszcze do kilku interesujących potyczek. Popatrzmy na szczegółowy terminarz tej serii gier. 10. kolejka rozpocznie się w Mielcu, gdzie Stal podejmie Koronę Kielce. W drugim piątkowym meczu Widzew zagra w Gliwicach. W sobotę rywalizacja toczyć się będzie w Łodzi, Grodzisku i z udziałem niebieskich w Krakowie. W niedzielę Radomiak uda się do Częstochowy, Lech do Szczecina, a Legia do Białegostoku. Tę serię gier zakończy konfrontacja w Zabrzu, dokąd zawita Zagłębie Lubin. Dobry, tu Adler. No to lecimy ze tradycyjnym konkursem. Waszym zadaniem będzie napisać w komentarzu, w której minucie futbaler szczelił pierwszego tora we szpilu Puszcza Ruch. Kto trafi, dostawał od nas taki elegancki bal ekstraklasy ze podpisami naszej drużyny. Czymcie się, niebiescy? Czas na szpil! Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to they